Wstrząsająca przepowiednia siostry Łucji, która widziała objawienia w Fatimie. Wstrząsająca przepowiednia siostry Łucji, która miała być świadkiem objawień fatimskich. Czy dojdzie do wybuchu III wojny światowej? Co stanie się z Polską? Kim była siostra Łucja? Portugalka Łucja dos Santos była jednym z trójki dzieci obok siostry Jacynty i brata Franciszka, którym 13 maja 1917 roku w Fatimie objawiła się Matka Boska. W 1925 roku wstąpiła do zakonu karmelitanek, miała wówczas 18 lat. Swoje życie poświęciła Bogu, modląc się w klasztornej celi. To tam siostra Łucja miała mieć wizje, które przekazywano światu za pośrednictwem członków jej rodziny oraz współpracowników. Zakonnica kilkakrotnie spotkała się również z papieżem Janem Pawłem II. Słynna zakonnica, która niejednokrotnie miała oglądać Matkę Bożą tu na ziemi, zmarła w 2005 roku po zatrzymaniu akcji serca. W Portugalii wprowadzono wówczas żałobę narodową. Wstrząsająca przepowiednia siostry Łucji. Objawienia fatimskie zostały uznane przez Kościół i choć wielu powątpiewa w to, co miało się wydarzyć w 1917 roku, faktem jest, że siostra Łucja była niezwykłą postacią, o której usłyszał cały świat. Zakonnica pozostawiła po sobie wiele spisanych wizji. Dzieliła się nimi z zakonnikiem Augustynem Fuentesem, jedną z niewielu osób, z którymi miała kontakt. Jedna z przepowiedni siostry Łucji dotyczy wybuchu III wojny światowej, podczas której może dojść do użycia broni jądrowej. Zakonnica miała także wspomnieć o klęskach żywiołowych. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze Ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania, jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii, Irak, Turcja, Iran i Bałkany w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji. Co z Polską? W wizji siostry Łucji miała się również pojawić Polska. Zdaniem zakonnicy, tym razem nasz kraj miałby odegrać wyjątkową rolę podczas wojny. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodnie z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Wojna to jednak nie jedyna katastrofa, która spadnie na świat. Nie obejdzie się bez kataklizmów i klęsk żywiołowych. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Najmniej szczęścia będą mieli Niemcy ukarane za pychę. Całą powierzchnię tego kraju zaleje morze, które wtargnie aż w Dolinę Renu, twierdziła siostra Łucja, cytowana przez Frondę i Radio Maryja.